Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora SimRain i dyżuru na stacji Dąbrowa Górnicza Wschodnia. I właśnie wjeżdżając pociąg 424062, który jedzie na stację Sławków. I myślę, że bez większych problemów się tam uda. No, teraz lepiej. No, panie Sławków, potwierdzaj pan. Super. I zrobiło się już ciemno, a w aucie muzyka gra. Jak to mówią? Nocna zmiana rusza w trasę, na nich już czas, a taka piosenka była. Mi się kojarzy. To ja muszę przypomnieć potem od kogo. Jak wpiszę w internet, to pewnie się dowiem. Ajajaj, tyle teraz tych wykonawców jest na internecie, że z czasem ciężko spamiętać, co było od kogo. Mi się podoba, nie? Jak te boty hamują. Te boty tak hamują zero-jedynkowo, nie? Hamuje i nagle stop. I do pociągiem towarowym jeszcze. Sławków ma jakieś opóźnienia, ogólnie powiedziawszy. Ogólnie ta Dąbrowa Górnicza Wschodnia to taka niby wymagająca, ale z drugiej strony no niezbyt ciekawa stacja, nie? Bo mało tu się dzieje. Więcej człowiek siedzi niż to się robi, nie? No to działają te wykolejnice.
Dużo ludzi w okolicy, ale to pewnie na jakichś tam stacjach obok, nie? To chyba są jakieś tam dobrowe górnicze. Zwykła nie jest na Strzemieszyce. Jeszcze jest Sosnowiec Południowy, też w miarę ciekawa stacja, na dwa jednotory się rozdziela. No i też, drodzy Państwo, nie pozostaje nam nic innego jak czekać, więc ja wracam do Państwa już za krótką chwilę. No dobrze. Ja wracam już do Państwa, bo w krótkiej przerwie dostaliśmy informację, że pociąg 4294 zmierza do nas po torze drugim z Dąbrowy w Strzemieszyce. I on będzie leciał u nas przelotem. I przelocik podany. Żebyś ty się nie pieklił. Może numer 1 jest wolno 442043. Zapytamy się mu o ten pociąg. On z Kozła do Doroty będzie jechał, no to czyli na wprost. Ja tutaj trzeba jeszcze zrobić. O, widzicie? O, jak fajnie. I teraz on może chyba wysłać, nie? Nie wiem, jak się zmienia ten kierunek. No dobra. Kiedyś się jeszcze nauczę, nie?
Za lepszych czasów. No i zajedzie coś z tego Sławkowa. No bo się jakaś cisza zrobiła w eterze. Dobrze, drodzy państwo, czy jak coś się ruszy, to znowu do państwa wracam, nie? I tak będziemy pewnie robić co chwilę. Dobrze, czyli pociąg z Plozła odjechał i potwierdzamy drogę panu ze Sławkowa. Ciekawe, co do nas przyjedzie, czy 24937? Nie, wątpię. A przyjedzie ten 144287 w kierunku Doroty, a najpierw ten pojedzie w kierunku Doroty, nie? Tu przyjedzie z Kozła. O, on już tutaj jest, objazdowym. No i jeszcze coś nam ma z Doroty przyjechać. No, Sławkowa. Nie wiesz, to jest towar. Dobrze. Poczekamy, wyprawimy te trzy pociągi. Będziemy kończyć. Już też będę kończył ten ciąg odcinków, bo widzę, że to na tej Dąbrowie Górniczej Wschodniej to nic się nie dzieje. Ciekawe, jak działają to.
No, działają fajnie. Dobrze. I pociąg z Doroty nam odjechał. 4130 94, tak, to jest ten do Sławkowa. Czemu ty żeś zwolnił do 40, jak miałeś zielone? Jest jakieś ograniczenie w ogóle prędkości? By Sławków to coś chciał, ale tak widzę, że... Nic się nie dzieje. Chciałem usunąć to, ale no niestety nie idzie. A jednak coś wysyła. A, 24961, no spokojnie. Jeszcze. Nie, to hamowanie tutaj to jest po prostu hit.
No dobrze, dajemy panu wyjazd, bo widzę, że się zatrzymał w peronach. Nieładnie, na nowo sobie odjedzie. I myślę, że w tym odcinku to by było na tyle, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa pa.